29 sierpnia radni miasta Ostróda ponownie spotkali się w Urzędzie Miasta na sesji zwołanej na wniosek burmistrza Marka Bojarskiego, który tak naprawdę się na niej nie pojawił, ponieważ został wezwany przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa. Głównym tematem siedmiopunktowej sesji była ponownie sprawa ostródzkiego dworca. Tym razem radni głosowali nad wyrażeniem zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego. Przejęcie byłoby na podstawie artykułu 18d i 18d, który mówi o przejęciu za zaległości pod podatku od nieruchomości. Natomiast w przypadku, gdyby mamy zastrzeżenie w paragrafie drugim naszej uchwały, że w przypadku, gdyby tych zaległości na dzień przekazania była niewystarczająca ilość, a wartość na dzień dzisiejszy wyceniona przez rzeczoznawców biegłych wynosi około 1 700 000 złotych, wartość całej nieruchomości. Gdyby tych zaległości podatkowych nie wystarczyło na dzień przekazania nieruchomości, byłoby ich za mało, wtedy przejmujemy z artykułu 39 ustęp 3 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji i byłoby to przejęcie tej części nieruchomości nieodpłatnie. Podczas dyskusji, jaka miała miejsce w punkcie Wolne Wnioski, część radnych zaczęła zarzucać innym radnym, że prowadzą kampanię wyborczą. Głos w tej sprawie zabrał sekretarz miasta Cezary Wawrzyński. Ustawa zabrania prowadzenia kampanii wyborczej nie w trakcie sesji, a na terenie urzędu. Czyli pan radny ma rację, ale nie do końca. Gdybyśmy sesję zwołali, a możemy, poza budynkiem tym, czyli poza urzędem, wtedy rzeczywiście nie ma lepszego miejsca jak Lubienie. Prowadzenie kampanii również w czasie obrad sesji, ale ustawa mówi o urzędzie. Telewizja Ostróda w związku ze zbliżającymi się przedterminowymi wyborami na burmistrza miasta Ostróda na czas trwania kampanii wyborczej zawiesza retransmisję obrad Rady Miasta w Ostródzie. Jednocześnie informuje, że obecnie zarejestrowanych jest 6 komitetów wyborczych, które mają czas do 19 września na oficjalne zgłoszenie swoich kandydatów.